Krystian jest podekscytowany, bo zaraz w szkole ma pojawić się ekipa telewizyjna, żeby przeprowadzić z nim wywiad. Tymczasem zauważa na korytarzu Helenę, która mu się podoba. Chce się z nią umówić. No bo może poszlibyśmy razem do kina? A na co? Czekaj, już sprawdzę. Dwie sekundeczki. O, tu jest właśnie nasz bohater. Krystian, to są właśnie państwo z telewizji, o których ci mówiłem. Cześć. Dzień dobry. Twój wychowawca powiedział, że zgodziłeś się wystąpić przed kamerą. Tak, tylko no, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Spokojnie, opowiesz, jak było. Możemy nagrywać? Tak, chyba już chodzę. Okej. Chodźmy. Ustawimy się tutaj przed sztandarem, dobrze? Stańcie okay. Tutaj. Okej. Całą sytuację widzi Karol. Jest wściekły na kolegę i nie może spokojnie patrzeć, jak ten pod niego się podszywa. Krystian Szymanek z gimnazjum numer 105 na pozór wydaje się zwykłym chłopcem. Ale w rzeczywistości to bohater, który wczoraj uratował życie przypadkowego człowieka. Witaj, Krystianie. Dzień dobry. Opowiedz nam, co wydarzyło się wczoraj, kiedy wracałeś ze szkoły. Szliśmy, to znaczy szedłem ulicą i zobaczyłem, że obok leży mężczyzna. Czy od razu zorientowałeś się, że potrzebuje on pomocy? To znaczy podszedłem i zobaczyłem, że nie oddycha. Wtedy wezwałeś pogotowie i zacząłeś go reanimować, prawda? Tak, tak, reanimowałem. Stary, weź już przestań kłamać, bez przesady, przecież to wszystko jest budzi jakieś... Karol nie wytrzymuje i rzuca się na kolegę. Nie chce, by ten opowiadał wszystkim kłamstwa. Ty zwariowałeś? Zacznijmy od początku. Czemu szukasz Krystiana w wywiadzie? Bo on kłamie, to ja uratowałem tego faceta. To dlaczego wszyscy w szkole mówią inaczej? Bo on dzwonił na pogotowie. Jasne, proszę cię, to jest żałosne. Słuchaj, on wszystkich okłamuje, jak ty możesz mu w ogóle wierzyć, no? Jak na razie to ty wszystkich okłamujesz, co ty chcesz być jakimś bohaterem? Zadzwonię do szpitala i oni wszystko wyjaśnią, okej? Okay? No proszę cię bardzo, szerokiej drogi, ja idę oglądać wywiad z Krystianem. Krystian to skończony tchórz i oszust. Wszyscy chwalą go za coś, co ja zrobiłem. Daj wywiady do telewizji, umawia się z Heleną, ale ja na to nie pozwolę. Zadzwonię do szpitala i znajdę kogoś, kto potwierdzi moją wersję. Karol zamierza zdemaskować kolegę i wyjawić wszystkim, że to nie on uratował nieprzytomnego mężczyznę. No tak, ale od tamtej chwili sytuacja się odrobinkę zmieniła. Wystąpiłem w telewizji, dzwonię do moich starych. Co mnie to interesuje? Słuchaj, ja dzwoniłem do szpitala, gadałem z tym facetem, on dokładnie wszystko pamięta. Ja... Chłopie, nie rób mi tego. Wiesz, Helena nigdy mi tego nie wybaczy. Aha, czyli o nią chodzi cały czas, tak? No, tak, no odbiłeś mi ją. Ja ją odbiłem, człowieku, ona woli mnie. W ogóle, co ty sobie wyobrażasz? Ale poczekaj, jak ten chłop mógł cię rozpoznać, jeżeli on był cały czas nieprzytomny? Ale byli jeszcze faceci z karetki, nie? No, no, no i co oni powiedzą? Że ja zadzwoniłem po pogotowie, ja ich przeprowadziłem, a ty tam tylko siedziałeś. Ale z ciebie kawał z... Karol chciał wyrwać mi laskę i teraz ma za swoje. Nikogo nie obchodzi, jaka jest prawda. To ja jestem bohaterem i to ja umawiam się z Heleną. Karol okłamał kolegę. Tak naprawdę nie dzwonił do szpitala, ale liczy, że Krystian wystraszy się, że prawda wyjdzie na jaw i sam do wszystkiego się przyzna. Przepraszam, panie profesorze. Tak, Karol. Przepraszam, bo tak sobie pomyślałem. To bardzo fajne, że Krystian wczoraj uratował tego człowieka, prawda? Tak. No i myślę, że wszyscy powinni brać z niego przykład. No, a do czego ty zmierzasz, Karol? Moglibyśmy na godzinie wychowawczej zorganizować zajęcia na Fantomie. Ale taka lekcja już była, z tego co pamiętam. Wiem, ale dużo osób ją przegapiło, a Krystian naprawdę mógłby pokazać, jak poprawnie to robić. Masz rację. Zapytam się Krystiana, czy nie zechciałby pokazać kolegom, jak się prowadzi reanimację. Wie pan co, to ja go zapytam, bo i tak będę się z nim zaraz widzieć. No to zapytaj. Dobra, dziękuję. Zapraszam do klasy. Zaraz wszyscy zobaczą, że ten debil nie ma pojęcia o reanimacji. Cała prawda wyjdzie na jaw i po prostu będzie musiał się przyznać, że kłamał. Dobrze, dziękuję. Ja mam prośbę, proszę do mnie zadzwonić, jak tylko Kasia wróci do domu, dobrze? Tymczasem Barbara Gruszka szuka Kaśki Czerkawskiej. Dziewczyna nie pojawiła się na lekcjach i nauczycielka martwi się, że mogła zażyć tabletki wczesnoporonne. Andrzej, słuchaj, czy Kasia Czerkawska była u ciebie na lekcji? Nie, nie było jej. Też jej szukam. Słuchaj, gdzieś zniknęła. U mnie też jej nie było. Słuchaj, ja słyszałam, jak rozmawiała dzisiaj z koleżanką o środkach wczesnoporonnych. Czyli ona jednak chce przerwać ciążę, no? Jak to ciążę? No tak, bo rozmawiałem z jej chłopakiem i oni mają spore problemy, mają. Kasia jest w ciąży, tak? Tak, jest przerażona. A ja miałem teraz dzwonić do jej rodziców, porozmawiać z nimi. Właśnie rozmawiałam z jej mamą. Słuchaj, oni o niczym nie wiedzą, a Kasi też nie ma w domu.
Słuchaj, chodźmy do trzeciej B. Nie wiem, że Ania Janik powie, gdzie ona jest. Aha. Słuchaj, jeżeli Kasia zażyje te środki, to mogą być naprawdę duże problemy. No dobrze. W tym czasie Kaśka czeka przed szkołą na kobietę, która ma jej sprzedać tabletki wczesnoporonne. Dobry. Dobry, to z panią rozmawiam. Tak, to są te tabletki. Masz pieniądze? Tak. Tyle, ile się umawiałyśmy. Tak. Okej. Okay. Wiesz, jak tego używać? No, coś czytałam. Polecam ci na przyszłość. Do widzenia. Co, się oddawaj to. Zostaw mnie! Co, nie możesz tego zrobić? Mogę, nie możesz mi niczego zabronić. Ja wiem, że to nie jest dziecko Sebastiana. To Anka ci już o wszystkim powiedziała, dlaczego tak? Mnie okłamałaś? Bo chciałam, żebyś mi dał spokój, żebym mogła przerwać tę ciążę. Słuchaj, nie możesz tego zrobić. Mogę, nie możesz mi niczego zabronić. To jest moje ciało. Nie chcę ci niczego zabronić. Chcę, żebyś mi wysłuchała, proszę. Ale ja cię nie mam zamiaru słuchać, rozumiesz? We mnie rośnie jakiś potwór. Nie urodzę tego czegoś. Nie będę zmieniała pieluch, nie będę wycierała kub. Nie, po prostu nie. Słuchaj, ci we wszystkim pomogę. Teraz tak musiała, jak będę gruba, brzydka, to mnie pewnie zostawisz, będę sama i będziesz latać z tymi swoimi durnymi koleżkami. Ale nie będziesz gruba i brzydka, zostaw, proszę cię. Zostaw, daj mi spokój, proszę cię. Rafał nie wie, o czym mówi, przecież prędzej czy później i tak by mnie zostawił. Kto woli zmieniać pieluchy, zamiast chodzić na imprezy? Kto chce być takim wielkim, opuchniętym czymś? On nie jest na to gotowy. Dzień dobry. W klasie Karola i Krystiana rozpoczyna się lekcja wychowawcza. Karol chce, by Krystian pokazał wszystkim, jak powinna przebiegać reanimacja. Chce skompromitować kolegę i zmusić go, by przyznał się do kłamstwa. Na koniec klasy. Krystian, zapraszam ciebie tutaj. Specjalnie ja? Ciebie, tak, chodź. A co to jest, lalka z seks shopu? Chyba dla inwalidów. Panowie, uspokójcie się, to nie koszary. To jest tak zwany fantom. Służy do nauki reanimacji. Wasz kolega Krystian wykazał się wczoraj wielką odwagą i uratował człowieka, jak wiecie. I dzisiaj, mam nadzieję, pokaże nam, jak się przeprowadza taką reanimację. No, Krystian, nie wstydź się. Dawaj, wczoraj ci się udało, nie? No, zapraszam cię. Krystian, wszystko w porządku? No tak, ale... Koleś, to podobno umiesz to robić. No, śmiało, proszę cię. Ale opowiedz nam jeszcze wcześniej coś o oddechach. No, trzeba robić oddechy. Tak. Ile i jak często? No, dużo i mocno. No to... Dobra. Najlepiej będzie, jak pokażesz. Człowieku, zabijesz go, no wstań! Tak go ratowałeś? No, ale ja nie umiem tego robić. Właśnie mówiłem wam, że on nie umie tego robić. To ja uratowałem wczoraj tego faceta. No, To prawda, Krystian? Tak, to prawda. Krystian, wszystkich okłamałeś? No, sorry, przepraszam was. Nie chcecie znać. To może ja pokażę, jak to się Najpierw robi. Go złóż i posprzątaj. Reszta siadać do ławek. Karol jest zadowolony. Jego plan się powiódł. Teraz wszyscy wiedzą, że Krystian kłamał. Cieszy się też, że Helena, która mu się podoba, poznała prawdę. No to co, już wiesz, z kim chcesz się umówić? Mam dość was obu. Korzystając z tego, że jest godzina wychowawcza, lekcja wychowawcza, porozmawiamy o zaistniałej sytuacji. O kłamstwie. Nigdy nie zapomnę miny Krystiana, jak wszyscy się dowiedzieli, że to nie on reanimował. No ale co z tego, jak Helena teraz mnie nie chce? Zresztą po tej całej głupiej akcji to ona nie chce ani jego, ani mnie. Będę teraz pośmiewiskiem w całej szkole. Już się ze mnie śmieją. A Helena nie chce mnie znać. Ale ja się nie poddam. Będę o nią walczyć. Dobrze, to dzwonię do pani. Nauczyciele wciąż szukają 19-letniej Kaśki, która jest w ciąży i zamierza zażyć tabletki wczesnoporonne. Niestety nikt nie wie, gdzie jest dziewczyna. O, nie widzieli państwo nigdzie Kaśki? Nie, nigdzie jej nie ma, słuchaj. Powiedz mi, ona kupiła te tabletki? No tak, a skąd pan wie? Zadzwoń do niej, dobrze? Może odbierze z twojego telefonu. Słyszycie? Tymczasem Kaśka ukryła się w szkolnym radiowęźle, żeby zażyć tabletki. Jednak w ostatniej chwili zaczęła się wahać. Przyjmuję drzwi. Kasia! Kasiu! Kasia, jak się czujesz? Kasiu, czy ty wzięłaś te tabletki? Zobacz, to nasze dziecko. Kasia, kochanie. Tak się boję. Nie bój się, będę przy tobie, nie zostawię cię. Nie,
tego nie wiesz. Wszystko się zmieni. Wiem. Nie zostawię cię, obiecuję. Nie potrafiłam tego zrobić. Już prawie brałam te tabletki do ust, ale wtedy pomyślałam o Rafale. Bardzo go kocham i chcę mieć z nim dziecko. Wierzę, że wszystko będzie dobrze. Cieszę się, że Kasia tego nie zrobiła. Kocham ją i chcę, aby była matką mojego dziecka. Nie wiem, jak to zrobimy, ale musi nam się udać. No, ja zrobię wszystko, aby jej pomóc. Po tym, jak okazało się, że Krystian nie ma pojęcia o pierwszej pomocy, chłopak przyznał się przed wszystkimi, że to Karol, a nie on, uratował życie człowiekowi. Od tego czasu koledzy śmieją się z niego, a Helena nie chce nawet z nim rozmawiać. Dziewczyna postanowiła, że z Karolem też się nie umówi. Helka, możemy pogadać? Nie, spadaj na drzewo. Na mnie się chyba nie gniewasz, co? W ogóle dajcie mi obaj święty spokój. I co, jak było u lekarza? Kaśka zdecydowała się urodzić dziecko. Wciąż bardzo boi się macierzyństwa, ale Rafał cały czas ją wspiera. Pomimo jej obaw, chłopak okazał się bardzo odpowiedzialny. Wspólnie przygotowują się do bycia rodzicami. Super. Ja nie mogę, ale czad. Gratulacje, naprawdę. Dzięki. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. O. Zostawię sam. Dobry. A jak się czujesz? No trochę słabo, ale lekarz powiedział, że wszystko będzie okej, okay, więc mam nadzieję, że się uda. To bardzo dobrze. Kasiu, wypoczywaj, dobrze? Dziękuję bardzo. Sok, jogurt, czekolada i kanapka. Wszystko. Kochany. Chcemy pomóc? Jasne. Kładaj. Dzięki. Dziecko, co się dzieje? Co się dzieje? Licealistka odkrywa guza w piersi i jest pewna, że ma raka. Dziewczyna boi się pójść do lekarza. Nie drzyj się na mnie. Nie wiesz, jak to jest mieć guza w piersi. To jest na pewno rak. Polonistka przekonuje uczennicę, że powinna się zbadać. Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Nie płacz już. Chłopcy podglądają przebierające się w szatni dziewczyny. To jest kino. Co oni tam robią? Oglądają laski na kąpiel. Licealistki odkrywają prawdę i chcą się zemścić. Dwóch największych debili w szkole myślało, że będą sobie podglądać dziewczyny w szatni. Pożałują, że w ogóle wpadli na taki pomysł. Pomogę im gestem, bo ja luzak jestem. Kacper i Damian kompromitują się w oczach całej szkoły.